Cześć tu! Olusi, tatusi! I Tobi, czyli kiedyś tajemnicza ręka. No przysuń się, synu, trochę, bo ała, zmiażdżył mi palce. Dobra, słuchajcie, zaczynamy Treasure X Minecraft, seria druga. Otwieraliśmy, nie wiem, czy oglądaliście pierwszą. Z tego Minecrafta nakręcimy... Trzy odcinki, najprawdopodobniej czwarty łączony będzie u Wolka na kanale. Zobaczymy, jak wyjdzie, obserwujcie. Na pewno będą jeszcze inne rzeczy, ale musicie być czujni, obserwować kanał, do tego zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Dzwoneczkiem koniecznie, żeby powiadamiało was, że będzie wszystko. Dzisiaj otwieramy oto ten czaderski zestaw, który zwie się, bo Tobiasz jest świetny, ma świetny akcent z angielskiego. Jak on się nazywa? Caves and Cliffs, czyli? Jaskinie i klify. I klify. Zobaczymy, jest tam naprawdę mega wiele rzeczy. I taka mała ciekawostka. No mów. Jedna wersja Minecrafta tak samo się nazywała. Jedna wersja Minecrafta, ale jakiego wersja? Aktualizacja. Zobaczcie. Jest tu smok, jest, jak się ten ludzik nazywa? Steve w diamentowej broi. I oprócz tego możemy trafić złote jajo. Jestem ciekaw, nie wiem, czy wiecie, albo nie wiecie, czy to jest prawdziwe złoto, czy tylko jakiś metal pozłacany. No jest napisane Real Gold, czyli prawdziwe złoto. Pokazać nasze. No nie, nie widać. Jabłuszko. Trafiliśmy w pierwszej serii, złote jabłuszko. Nadal nie wiemy, czy jest prawdziwe złote, czy tylko pozłacane. Bo jak jest pozłacane, to też jest prawdziwe, bo jest złoto na zewnątrz, tak? Okej, dobra, mniej gadania. Zaczynajmy od otwierania. Ja myślę, że zróbmy to w rachu ciachu. Każdy rwie, ty to byś też. Jak gdzieś muszę złapać, to tu wkładaj paluchy, tu, dobra, tu. Ja muszę gdzieś znaleźć, poczekaj, ja muszę też gdzieś znaleźć, ja tu, to ja też tu, poczekaj, tu, uwaga. Trzy, poczekaj, jeszcze nie, trzy, cztery, poszło nieźle. Mamy oto taki, zobaczcie, to jest przejście do netheru. Do endu, przepraszam, do jakiego netheru? Tobisz, nie hałasuj, żebyś nam nic nie zgubił, bo tutaj ty tam nie wyrzucasz. Nie, tam nic nie ma. Jesteś pewien? Tak. Jesteś pewien? Na pewno. W tamtym. Dobra, okej, okay. No skoro jesteś pewien, że nie ma, jak tam będzie coś brakowało, to będzie lincz na nagraniu. W tym oto. Zdejmę linkę. Dobra, zdejmij linkę, przygotuj. Bo tutaj, żeby się dostać do Etheru, musi... Endu. Co ja z tym Netherem? Przepraszam. End to pustka, tata. Żeby dostać się do pustki, musimy mieć ten oto kluczyk i tu włożyć i wtedy otworzą nam się drzwi. Zobaczymy. A ja chcę to zrobić. Zobaczymy. Okej, do kamerki. Spokojnie. Ty wiem, że wszystko. Dobrze, ty chcesz wszystko, ale nie możemy, nagrywamy w trójkę, to już dobrze by było, żeby... Tobi będzie patrzył na instrukcję, ja wam tylko szybko pokażę. Ja już otwieram. Dobrze, otwieraj. Na tej instrukcji, jak widzicie, jest pokazane złote jajko, ale możemy też trafić diamentowe, które już nie jest takie mega super. Oczywiście te części są klejone, tak jak poprzednio na serduszka. Patrzcie, tutaj przygotowana woda. No. Tutaj są serduszka. Mamy tutaj, dwie paczuszki tutaj serduszek. Tutaj jest takie coś i tutaj jest kilofik. Nie tak, to jest kilofik do rozwalania. Że widzowie, taka mała ciekawostka, to będzie już mój piąty kilofik. Piąty kilofik, brawo ty. I to jest do nabierania wody, od razu nabierzemy sobie, bo z tego się skrapla na serduszko, żeby skleić części postaci. O, jest. Ty, to nawet dobra na śmigusa, dmigusa, psikawka, zobaczcie. Okej. Okay. Nabieramy, odstawiamy. Okej. Okay. Teraz otwieram skrzynię. Otwieramy skrzyneczkę. W tej skrzyneczce chyba jest klucz. Wpadajcie do Kobi, bo w Kobi możecie, macie link w opisie do tego zestawu i do wszystkich z Minecrafta, możecie tam wejść sobie, klikać, kupować, albo zamawiajcie już, znaczy piszcie do Świętego Mikołaja, żeby wam to wszystko. Dobra, uwaga, otwórz, co tam masz, patrzymy, poczekaj. Jest tu część do włożenia i teraz tutaj wkładamy, ale zasłaniasz, kochanie, poczekaj, może boczkiem.
Musisz delikatnie, tak. Aż się zatrzaśnie. Wciśnij. Delikatnie. Jeszcze nie. I teraz klikamy. Spokojnie, synku. Tobiaszek. O, brawo ty. Musisz kliknąć, żeby nam się otworzyły te... Te mam kliknąć. Tak, tu, no. Wy nie słyszeliście, ale był taki ma... O! Teraz odskoczyło. Teraz tak, odskoczyło. Bierzemy, nie rączko, masz kilofa. Bierzemy kilofem, musisz to odciągnąć. Podważyć. Nie tą częścią, kochanie. Tą drugą. Tą. Dawaj. No, spróbuj. Jednak nie. No, dawaj. Jednak nie, to palcem. No, dawaj, palcem. Palcem. Śmiało. Jest. I zobaczcie. Poczekaj, poczekaj. Oluś, spokojnie. Kochanie, zdążysz. On jest niecierpliwy, bo tu jest... co jest w wędu? Lawa czy co? Pustka. Pustka, ale coś, jakaś substancje tam są? Pustka. Pustka. Czyli to się nazywa pustka? Tak, end to po angielsku. No pustka. Nie, end to po angielsku koniec. O, koniec. Dobrze, zobaczcie. Jest... Przejście jest przezroczyste. I można w ogóle się fajnie bawić, że to jest telewizor taki zabawny. No może być, że telewizorek. Zobaczcie, wszystko przez to prześwituje. I teraz tu mamy taką powłokę. Poczekaj. Bo tutaj nie wszystko, żebyś ty wszystkiego nie wiesz. To ściągamy. Ściągamy. I tu mamy takiego czarnego gruta, czyli portal. Zobaczcie, ten jest taki. Ja to otwieram kilofem. A to się nie otwiera kilofem. To się nie otwiera kilofem. Nic się nie otwiera. Słuchajcie dokładnie. Nic się nie otwiera kilofem. Słuchaj mnie dokładnie. Kilofem za chwilkę. Wszystko się dowiesz. Żeby przejść do endu, musimy przekręcić klucz. Czyli przekręcamy. Tutaj, zobaczcie, poczekaj, już ci, kochanie, otworzysz. Tutaj macie kółeczkę, że jest otwarte, tu, że jest zamknięte, więc trzeba to przekręcić na otwarte. I zrobi to Oluś. Oluś, otwieraj. No tak tu, no. No, ale dawaj. W tą stronę? No gdzie jest otwarta kłódka? Zobacz, masz rysunek. Gdzie jest kłódka otwarta? Tu, tak? Mhm. Nie, tu jest zamknięta, w tą stronę. No właśnie mówię. No w tą. I kręcisz. Kręcisz, kręcisz. Już, poczekaj. Nie, spokojnie. Odkręciłeś i dzięki temu, zobaczcie, odkręcił Olek. Dzięki temu podnosimy tą część. Tą część na razie odkładamy na bok, tylko chciałem zobaczyć, coś tu jest w środku. Poza slime'em chyba nic. Nie, tu jest jakiś ten... Nie, co ja zrobiłem? Nie wyciągaj. Poczekajcie, muszę się pozbyć slime'a. 5 minutes later. Rozwalaj. Dawaj. Dawaj. Siły musisz więcej. To było fajne. Tak jest, jest, rozwalasz, dobrze. No, dawaj, już. Czekaj, tu dokończymy. Nie, tutaj wiecie, co to jest? Wy nie wiecie. To jest kolejne przejście, żeby przejść dalej. Jest, zobaczcie, wejście i tutaj wkładacie ten oto kilof. Tylko trzeba jeszcze tutaj rozłupać do końca. Uwaga. Możecie tak, a możecie też używać dużego kilofa. Nie wiem, czy pamiętacie, Paweł Malinowski w pierwszej serii miał taki duży. Kupił sobie gdzieś pewnie. O! Co to jest? Piasek kinetyczny. Ale na razie tego nie otwierajmy. Nie otwieraj, bo to wsypiemy. Tu będzie miejsce w środku. Ja już te niektóre rzeczy wiem. Albo nie, to może otwórz. Ale napiszcie w komentarzach, czy waszym zdaniem to jest satysfakcjonujące. Moim zdaniem tak, jak się to drapie. Jak się to drapie. No myślałem, że jak się rozwala. Nie. Dobra, Olek, montuję ci klucz. Proszę, otwieraj. Nie, to musisz poczekaj. Tu musisz tak, zobaczcie. Tu ma taki dzyndzelek na końcu. I tu wkładamy pod ten dzyndzelek, żeby podważyć. Musisz podważyć, ciągnąć. O, tak. No. Jest, mamy następną część i trzecia część odkładamy, poczekaj. Tu są części do... Do smoka endu. Są skrzydła jego, jest jego podstawa, jest... Są nogi, no to ja jest może głowa, serduszka. To otwórz serduszka i jest ogon. Wyciągnij ogon. I jest, uwaga,
jajko otwieramy na końcu, nie? Czy tak, złote? No, żeby zobaczyć. Na końcu mamy tutaj też gdzie jajko. To jest? Tak, gdzie się? Tu jest. Tu mamy jajko. Tylko wy mnie musicie wprowadzić, bo ja nie wiem, jak to się robi. Na razie wszędzie tam, gdzie są miejsca na serduszka, to wkładaj. Pokaż też do... A ty w tym czasie rozwalaj tutaj. Dlaczego? A to miałeś? Ja? Nie, no dobra, no jak chcesz, no to tu są... Dobra. Miejsca tu są. Tutaj w każdej części smoka jest jedno serduszko do włożenia. Ja nie wiem, ja jeszcze nie otwierałem z nim pierwszej części. I tutaj nie. Nic skomplikowanego. Albo to się polewa wodą, albo w wodę. Nie, wkładamy serduszka wod w te elementy i skraplamy z jednej strony wodę. Czekaj, tata, nie, musisz bardziej. Tylko żeby się nie rozwalił. O, dobra, mamy już drugą część. To Steve. To Steve na pewno, bo już czuć jego elementy. Ostatni, to byś chcesz? Tak. Ojej, cały jednym hitem. No, ale ty to jesteś silny. Man. Ty jesteś my man, prawda, Olusiu? Masz jeszcze, Oluś, jakąś ciekawostkę? No tak, mam jeszcze jedną ciekawostkę. No to mów. W prawdziwym Minecrafcie Ant jest nudny. O, dlaczego tak twierdzisz? Dlaczego tak uważasz? No bo w Endzie prawie nic nie ma oprócz elytry. Ale to jest do czegoś potrzebne. Ciężko pewnie tam... No, to jest chyba jednak bardzo ważna rzecz, bo jak się lata w Minecrafcie, to jest fajnie. Bez, oczywiście w trybie... Nie tyle, co fajnie, tylko strasznie to ułatwia. Patrzcie. Teraz ten piasek sypiemy tu i będzie niezła piaskownica. Każdy otwiera swoje, każdy swoje wsypuje. No, to Olek dobrą mówię. Olek, pierwszy wsypuj. Pierwszy? No, ale poczekaj. Ja tu rozebrę. Dobra, opa. I wsypuj. Otworzyłem. Dobra, wsypujemy tutaj. Ja już wam tam powiem, że w moim jest coś... Ale fajny. Zaraz pokażemy. W moim jest tylko jedna część. W każdym jest jedna. Nie, no, a u was nie ma... postaci? No ty masz postać w całym tym. Nie. W każdym z tych woreczków... A, dobra, to z głowy. Ja myślę, że tu tak samo trzeba. Dobra, ja tylko pokażę, zobaczcie. Jest taki fajny fioletowo-różowiutki albo fuksjowy, nie wiem jak to dokładnie jest kolor. Na pewno napis. Ale jest taki jakby gąbka, dotknij sobie. No ja zaraz wsypię swoje. Dobra, Tobiaszek sypuje. Nie polecam tego rozsypać gdzieś po całym mieszkaniu. No będzie. Dobra. Poza kurzaniem będzie strasznie dużo. O, obiecuję! Ale no właśnie. Jak nie piasek kinetyczny. No ja piasek, nie... Jak taki gąbka, nie? No, ja miałem kiedyś taki wielki zestaw, chyba na urodziny dostałem takiego piasku kinetycznego. I najlepsze jest to, że to się w ogóle nie przykleja. Steve jest, składa się z czterech części, a tak naprawdę z pięciu, bo jeszcze ma miecze. A, dobra, bo jest druga ręka. Dobra. Jest. Tobiaszek wkłada, a my w tym czasie zaczniemy sklejać smoka, Olusiu, tak? Jeden z lepszych, nie wiem, czy to się nazywa piasek kinetyczny, ale to jest naprawdę, nie jest piasek kinetyczny. To nie jest naprawdę, ma fajną strukturę i zobaczcie, jak się nawet obsuwa, jak taka lawa. Ale czadziu, o! Wylewasz, wysypujesz, ale trochę tak, jakby się wylewało. Okej. Okay. Zaczynamy teraz od... Co to jest? Najpierw przymierzamy, czy pasuje. Sprawdzamy, czy to. Ewidentnie z tego powstanie głowa. I teraz dajemy na jedną część 2-3 kropelki. Poczekaj, tak bliziutko, Olusiu. Ja dam na pierwszy, żeby tylko pokazać. Dobra? Dasz na następne, ok? Tutaj dajemy raz, dwa, trzy. To wystarczy. Teraz bierzemy drugą część. Na drugą część już nie kropimy. Wkładamy, przyciskamy i chwilę trzymamy. Wtedy to nam się przykleja i już jest praktycznie, że na stałe, ale pamiętam, że można to oderwać, tak? Jak mocniej się pociągnie. Nie, łatwo to się odrywa. Łatwo, ale potem nie można skleić, więc bez sensu. Bo też można to złożyć bez sklejania, ale będzie nam się figurka rozpadała, a też fajna jest zabawa. Złożyłem właśnie bez sklejania. Bez sklejania, zobaczcie, tak oto wygląda. Kto? Steve. Poczekaj, Steve. Włóż mu do ręki. Włóż mu do ręki miecz. Ale uważaj, bo ci się może łatwo rozpaść, bo on jest klejony jeszcze. Dobra. Do głowy, poczekajcie, to będzie chyba tu, chociaż nie. To nie będzie, to są nogi z tyłu. No to. Słucham. Poczekaj. Co ty chciałeś tu zrobić? No chyba coś w tym stylu. No ale no przecież on ma nóżki z przodu. Coś, tak, to jest to. Tylko tu Tobiaszek nie dopchnął. Nie, to nie ja po prostu podaję. Dobrze, niech będzie, że ja.
Ok, zobaczcie, jest tu po skosie, to też jest po skosie, czyli tu jest ta część. Skrapla, Oluś, teraz tu na to serduszko, trzy kropelki, ja ci przytrzymuję, tylko na to, centralnie, na dawaj. No. Raz, dwa, trzy. Ok, ja to złączam, ciach, 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 bajera, bach. Mamy. Dobra, teraz musimy, a zostaw piasek, bo się nam poroznosi. Teraz mamy skrzydełka. O, patrz, dosłownie jak gąbka, jak go ściśniesz, to on za chwilę wraca do swojej formy. Tam chyba nie będzie widać, musiał być z bliska. Podnosi się? No. No, delikatnie się podnosi. Nie wiem, czy widzieliście, może zrobię slow motion. Ok, teraz musimy połączyć to z tym i jeszcze ogon. Boczek, Logi, boczek gotowy. Zobaczcie, tak się prezentuje cały. Poczekaj, tylko pokażę widzom. Duża naprawdę figurka. Teraz Tobiasz w tym czasie będzie montował, a my, uwaga, czy, albo nie, jeszcze zanim to zrobimy, zanim to otworzymy, jeszcze jajo, czy jest złote, zobaczcie, jak można stawiać, są dwie wersje, możemy sobie zrobić tak jak tu, punkcik, o, czekaj, coś źle zrobiłem, tu, czekaj, nie, ja przykleję, to się odwróciłem. Okej, patrzcie. Możemy zrobić tak i na tym sobie, o, gdzie nie skleiło się. O, to dobrze. No mówiłam, że trzy kropelki, a nie dwie. Zobaczymy, najwyżej dokleić. Możemy tu na środku, bo jest idealne miejsce dla smoka. Zobaczcie. Kleić smoka. Tutaj stawiamy, o nie w tą stronę. Tu stawiamy naszą diamentową postać. A co tam robisz? A, już jest gotowa, zaraz postawimy. Mamy tak. To jest pierwsza opcja, bo możemy dwóch. Zobaczcie, widzowie, już skleiłem. Zobaczcie, tak się prezentuje. Cały diamentowy jest fajny, prześwitujący. Bo można było trafić w pierwszej serii. I tu mamy miejsce. I tu mamy miejsce na niego, ale też jak się bawimy, no to on pewnie walczy ze smokiem, więc stawiamy go naprzeciwko. Łona, łona! Druga opcja do postawienia, tutaj też możemy pochować różne części albo inne rzeczy. Druga, co uważam fajniejsza, montujemy z powrotem to. Czekaj, coś te wystają. A nie, coś tam jest. Nie, nie, a, bo ja nie ten nie przekręcił. Poczekaj, nie, to musisz najpierw na to otwarte i potem zakręcić. No ja tak robię, panie mądrusiu, źle odwrotnie położyłem. Zakręcamy. Czyli zamykamy, mamy zamknięte, czyli w środku mamy schowany piasek kinetyczny. Mamy też schowany, żeby się nie wymiękł slajmik. Czyli zamykamy i tu na tym stawiamy smoka, dla którego też jest miejsce. Mhm. Albo w tą stronę. O, super, zobaczcie. I tu stawiamy naszego superowskiego ludzika, który zwie się... Steve. Uwaga, teraz Olek Werble. Trzymajcie kciukory, żeby był mieczem. A, mieczem? Dobra. To się otwiera? Nie, to się otwiera, odkręca się jak jajko. Dobra. Dobra, ale tu, kochanie, tu, żeby widzieć. Nie, tu. Uwaga, czy będzie złoto? No już zobaczysz. Nie! Nie! Niestety, diamentowy, ale jeszcze mamy szansę trafić złoto w kolejnych, siadaj, ale nie Olek, nie mnie, bez fochów mi tu, zobacz, możemy trafić tu Real Gold, możemy trafić Real Gold, tylko nie wiem co dokładnie, ale jeżeli wy już wiecie, to napiszcie w komentarzu i możemy też trafić tutaj, Real Gold jest napisane, ale tu nie jest, może w tym nie, a w tym tak. Dobra, dobra, tam tu nie ma, to jest instrukcja, co i jak po kolei robić. Czy tam jest w instrukcji? Nie, nic, jajko, nic nie ma. Jest tylko, że się skrapla, jest ludzi. Będą trzy figurki?
Zobaczycie, wszystkiego dowiecie się w następnych odcinkach. W drugim serii Minecrafta będziemy najprawdopodobniej otwierać te, a może te. Czekajcie na drugi odcinek, to dziękujemy, że byłeś z nami. Mój pierworodny Tobi, ksywka, pamiętasz jak on miał ksywkę kiedyś, co nie chciał pokazywać się? Jak się nazywa? Nie, on nie mówi Tobi. Tajemnicza ręka. Dziękujemy teraz wszyscy. Brawa. Brawa dla Tobiaszka. Brawa dla Olusia. Mimo, że to nie było. I brawa dla tatusia. Trzymajcie się. Żegnamy. Ej, no, nie spadaj. Tam się pożegna się też z widzami. Nara, nara, mówi wam smok. I kto? Steve.